Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, parę słów o meszach na euro i tak jak zrobiłem tytuł, odpowiem na pytanie, czy mecze, według mnie oczywiście, na euro są ustawiane. Słuchajcie, tak sobie oglądałem ten wczorajszy nasz mecz i wielu ta Polska, zagrali chłopaki jak zagrali, wydaje mi się, że trzeba być uczciwym i powiedzieć, że to był niezły mecz w wykonaniu naszej reprezentacji. Ja przyznam szczerze, oglądałem go tak jednym okiem, ale wynik mnie zaskoczył, powiem wam szczerze, mocno mnie zaskoczył, bo liczyłem prawdopodobnie, tak jak większość z was, że tu będzie pogrom i że ta Francja nas po prostu zmiecie z planszy. Okazało się jednak inaczej i w tym momencie chciałbym podziękować i pogratulować Mirkowi od nas z Akademii za przekazanie przed meczem pokazanie pewnego schematu i jak widzicie ten schemat ponownie się sprawdził. Kto zaufał Mirkowi, ten wygrał pieniądze, kto nie zaufał, ten niestety tą Francję musi wpisać w straty. Tak jak wam mówiłem od początku, to nie jest impreza za grę na duże stawki, przynajmniej tak mi się wydaje i podtrzymuję to swoje zdanie. Mega zaskoczyła Austria, to jest po prostu, ja tak jak wam mówiłem, myślałem, że to już będzie koniec szczęścia Austriaków, okazuje się, że to jest mega mocna ekipa i niestety zlali Holandię, Holandia po raz kolejny zawodzi na kolejnym turnieju i z taką grą, jak nie odpalą, no to słabo to wygląda. Mega zaskoczenie kolejne, również mecz, przyznaję, zaskoczył mnie niesamowicie. Anglicy typowani do tego, że mają wygrać w ogóle, uważani za faworytów tej imprezy, z przeciętną Słowenią tylko remisują 0-0. Mocno, mocno dziwne. Słuchajcie, i teraz chciałbym wam zwrócić na coś uwagę, bo widzę, że zaczynają się pewne układanki. No tak jak Mirek pokazywałeś ten schemat, wszystko się sprawdziło elegancko. Cały czas uważam, że wygrywać u bookmachera można tylko i wyłącznie grając pewnymi schematami. Nie da się po prostu podejść pod tablicę i stwierdzić, że wygra Anglia i Francja. Ja tak napisałem, przyznaję, gdzieś tam na Signalu, że się mocno zdziwię, jak i Francja i Anglia tych meczy nie wygrają i że to będzie po prostu dla mnie giga sensacja. Okazuje się, że wcale to taka giga sensacja nie jest, bo jedni i drudzy grają dalej i im tak naprawdę nie zależało. Francuzi doskonale wiedzieli, że mogą sobie popykać w piłeczkę, a i tak przejdą dalej, więc nie wysilali się zbytnio i dali nam sobie pograć, zrobili 1-1, grają dalej. Ale powiem wam o dzisiejszym meczu, o którym już ze swoimi kumplami rozmawiałem od wczoraj, i byłem mocno zdziwiony, jestem zdziwiony, że jednak te takie układanki mają nadal miejsce i nikt mi nie powie, że te drużyny się w pewnym sensie nie ustawiają, nie układają, nie odpuszczają tych meczów, nie wiem jak to powiedzieć. Słuchajcie, ten typ wleciał dla patronów, kto jest na Patronite, ten wie, Słowacja, Rumunia. Jednemu i drugiemu zespołowi potrzebny był tylko i wyłącznie remis, żeby przejść dalej. I powiem wam, że od wczoraj z kumplami się zastanawialiśmy, czy oni faktycznie zrobią taki zabieg, że po prostu zagrają na remis. Że niby tam będą grali, niby będą jakieś tam akcje zaczepne i tak dalej, wiecie o co chodzi. Kibic, który będzie to oglądał, będzie miał wrażenie, że mecz po prostu, no jest taki jakby, nie wiem jak to powiedzieć, no że to jest taki zwykły mecz. Okazało się, że bookmacherzy jak zwykle mieli rację, z 3,25 zjechało to na 2,15 i chłopaki ze Słowacji, z Rumunii zagrali sobie po prostu na remis 1-1, jedni i drudzy są dalej i naprawdę zaczynam się zastanawiać i uważajcie na to, stawiając kolejne mecze, czy komukolwiek z tych, na których chcecie postawić, zależy na tym, żeby żeby to wygrać, tak? No bo to może się okazać, że tu są już takie układanki, że tak jak na przykład, no klasyka, Belgom dokładnie widzieliśmy, że zależało tylko i wyłącznie na tym, żeby zremisować. Jeden punkcik im wystarczał do tego, żeby awansować dalej. Ludzie oczywiście grali od góry do dołu, prawdopodobnie na Belgię. Sam myślałem, rozważałem, czy nie zagrać, że Lukaku strzeli gola,
Okazuje, zobaczcie. No, kto ma OnePass Premium, ten wie, jak należy się zachowywać w takich sytuacjach. Oczywiście, broń Boże, grać na to, co gra cały świat, bo to zwykle kończy się słabo. No i zobaczcie, dosyć ciekawa sytuacja w grupie. I okazuje się, że faktycznie ten jeden, jedyny punkcik Rumunii, Słowacji pozwolił na to, że oni wszyscy grają dalej. Odpadła Ukraina. Ta Ukraina była słaba, nie czarujmy się. To, że oni tu wygrali ze Słowakami, to w ogóle jakiś, nie wiem, nieważne. Krótko mówiąc, chłopaki grają dalej, Belgia zrobiła remis. Trzeba na to bardzo uważać, bo widzicie, można wtopić kasę kompletnie. No właśnie, to jest coś takiego, czego część osób grających u Bukmachera kompletnie nie rozumie. No w tym meczu oczywiście, no absolutnie mega faworytem i patrząc na sportowo, oglądając, póki co oglądam wszystkie te mecze, no tutaj Belgia miała pozamiatać, tak, na sportowo. Jakbyśmy patrzyli to na sportowo, gdyby ta Belgia miała tutaj wygrać 3-0, prawdopodobnie by te 3-0 wygrała, ale że doskonale wiedzieli, że to jest turniej, trzeba oszczędzać siłę, no więc zagrali sobie na 0-0, zdobyli punkcik, grają dalej, a czy oni będą grali z pierwszego miejsca, czy z drugiego, jest im prawdopodobnie to obojętne, bo są na tyle mocni, że prawdopodobnie sobie dalej poradzą. I tak to, słuchajcie, jest, dlatego przestrzegam was, żebyście uważali, na szczęście te grupki już się kończą, ale to widzę, że za każdym razem na różnego rodzaju rozgrywkach są niestety takie kalkulacje. I z jednej strony powiem wam, że to jest przykre, bo kurczę, remis, naprawdę, no to zacząłem oglądać ten mecz, no rzucili się ci Słowacy, prowadzili 1-0, ale się okazuje, że 1-1, jak miało być, tak było, trochę to takie zastanawiające jest i takie mało sportowe, no bo przecież wiecie, że tu mogło być 1-0, 2-0, 3-0, 3-1, 0-1, 0-2, akurat, kurczę, potrzebowali jedni i drudzy jednego punkcika i skończyło się 1-1. No nic, to tyle. Słuchajcie, strasznie jestem ciekaw, co zagra Gruzja z Portugalią. Za chwileczkę rusza mecz, za 30 minut idę oglądać. Mam nadzieję, że tutaj żadnych, absolutnie Cristiano nie pozwoli na żadne ustawiania, odpuszczania, nie wiem jak to powiedzieć, bo oczywiście mecz, tak jak tytuł, jak jest w tytule, czy te mecze są ustawiane? Nie, no słowo ustawiane oczywiście to jest zbyt mocne słowo, oni się na pewno nie ustawili, ale wystarczy, że jedni i drudzy wiedzą, puszczą sobie oczko, czy nie wiem, dadzą sobie jakiś znak, po prostu nie robimy sobie krzywdy, każdemu wystarczy remis i gramy dalej. No i zagrali sobie chłopaki po prostu na remis. Obserwujcie, takie zjawiska można bardzo często zaobserwować też w lidze włoskiej w ostatnich 5-6 kolejkach. To jest też coś nieprawdopodobnego, że jest na przykład jakiś tam mecz, drużyna X z drużyną Y gra i są właśnie tego typu kursy, tam to potrafi nawet spaść do 1,50 na remis i później patrzycie i jest remis. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, strzałka.